siema, mamy już nowe iPady, mamy zarówno iPada Pro, jak też mamy iPada 10. No i jak mam te dwa iPady, to pewnie zastanawiacie się, który warto kupić. I co, powiem wam, że czekajcie na koniec filmu, a nie, mówię już teraz, żaden. Jak chcecie kupić dobrego iPada, to wejdźcie do linków, które znajdują się w opisie tego filmu, bo tam są po prostu linki do starszych, tańszych i moim zdaniem bardziej opłacalnych iPadów. A jak chcecie się dowiedzieć, czemu tych nie kupować, to zapraszam do obejrzenia filmu. Zacznijmy od iPada Pro, bo jest tak po prostu nudniejszy. Bo iPad Pro to jest iPad Pro, jak zeszłoroczny, tylko mamy procesor M2, a nie M1 i mamy taką funkcję, że... Chyba, który to rysik? Ten? Nie. Ten. Że wykrywa rysik nie tylko jak rysujemy po ekranie, ale jeszcze jak jest rysik centymetr nad ekranem. Naprawdę fascynujące nowości, ale najważniejsza z nich to cena, bo wcześniej iPad Pro kosztował taki podstawowy, mniejszy od tego, jakieś no mniej niż 4000 zł. A teraz podstawowy iPad Pro z M2 to już 5199, więc Apple utrzymuje ten swój trend, który znamy od jakiegoś czasu, że bierze się wartość kursu dolara względem złotówki, dodaje się x, mnoży się przez współczynnik y i wychodzi z tego jakaś cena. Za każdym razem wyższa niż powinna być. I tak naprawdę to tyle o tym iPadzie Pro. Dobry tablet, najwyższej klasy, super głośniki, super ekran. No co ja mam wam mówić? No jaki iPad Pro jest, każdy widzi. Najważniejsze jest to, co się zmieniło. Przejdźmy do tego, co jest ciekawsze. Czyli do iPada 10. I ktoś zapyta, o... Dwa iPady 10 na bogato, Kosiński. A ja mówię, a nie, bo to jest iPad Air, który kupiłem 2 lata temu. Od razu recenzję zrobimy po 2 latach. Super działa YouTube i komiksy, super się też czyta. Dziękuję, koniec recenzji, polecam. Jak pory roku Vivaldiego zmienia się światło w twoim... Przechodzimy teraz do iPada 10, który na pierwszy rzut oka wygląda tak jak ten mój iPad Air, ale to wszystko złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia, ale różnice są, choć nie jakieś spektakularne, bo na przykład ten iPad jest troszeczkę grubszy niż ten stary iPad Air. Z takich różnic jeszcze to nie mamy smart konektora z tyłu jak tutaj, tylko ten smart konektor jest tutaj. No a poza tym, ten stary iPad Air obsługiwał nowego Apple Pencila, 2, a ten jest nowszy, więc obsługuje starszego Apple Pencila 1. I to nie koniec mocy atrakcji, bo jak mamy tutaj tego Apple Pencila 1, no to przecież trzeba go i naładować jakoś czy coś. Mamy tutaj Lightning, znacie z iPhone'ów chociażby. Tutaj mamy USB-C. Więc bardzo fajna, przemyślana decyzja, super. Więc żeby podładować na przykład, czy coś, to mamy kabel USB-C, USB-C i do tego mamy przejścióweczkę. Bardzo eleganckie rozwiązanie, bardzo mi się podoba, nic prostszego. Apple, elegancja, prostota, minimalizm. Tu nie ma miejsca na zbędne rzeczy po prostu i fajnie, że ta przejściówka jest za darmo, a nie, czekaj, nie jest, nie ma jej w pudełku z tabletem. No bo po co? Jeszcze by się komuś nie przydała. Ekologia. Ona będzie dodawana do Apple Pencila 1, jak ktoś będzie kupował teraz jakoś. Ale jak ktoś już ma Apple Pencila 1, a chce kupić nowego podstawowego iPada, to jedyne 55 zł promocja, żeby Apple Pencil w ogóle działał z iPadem. A dlaczego nie zrobiono tak, że ten Apple Pencil 2 tutaj się sobie ładuje i w ogóle tak jak Pan Bóg przykazał, a nie zrobiono tego, bo naprawiono pewną wadę. W iPadzie Air tutaj jest kamerka. To jest niewygodne, bo tablet masz tak zazwyczaj i źle widać. Nie polecam. A tutaj już to naprawiono.
kamerka jest na górze, elegancko, naprawdę jest pięknie, cudownie, ale przez to, że tutaj dano kamerkę, no to już nie było widocznie miejsca na ten dings z magnesem, żeby trzymał właśnie tego pensila, więc postawiono na eleganckie rozwiązanie w postaci kabel plus przejściówka za 55 zł. A poza tym, no iPad jak iPad, YouTube działa, komiksy działają. No jaki iPad jest, każdy widzi, dobrze te tablety działają, tylko jest teraz problem, bo one były przez jakiś czas długi dobrze wycenione, a teraz są źle wycenione, bo iPad 10 teraz kosztuje 2899 zł, gdzie do tej pory podstawowe iPady kosztowały, nie wiem, z 1700, 1600 nawet kiedyś, więc Apple trochę odleciał z ceną zdecydowanie. Nie wiem w ogóle, co się z tymi cenami dzieje. Jeżeli podstawowy iPad kosztuje prawie 3000 zł, no to nagle wracamy do tego punktu wyjścia, który był z 10 lat temu, że miało się coś od Apple'a i wszyscy mówili, o, bogaty człowiek, przelewa się, babcia może zmarła i zostawiła coś czy coś, a potem się zrobiło normalnie jakoś i iPad tani, i te Maci jakieś były w miarę tanie, i iPhony były nawet opłacalnymi smartfonami, jeżeli chodzi o tę wyższą półkę, a teraz to jakiś cyrk na półkach. iPhone 5000 ponad, byle jaki tablet od Apple'a prawie 3000, przejściówka 55 zł, kabel do tego, eleganckie rozwiązanie, podkreślę. Więc nie do końca rozumiem, co się z tym Apple'em dzieje, nie do końca wiem, o co chodzi, bo ja za taki sam, tylko lepszy tablet płaciłem 2900 zł, ale 2 lata temu. Moim zdaniem Apple poszedł w trochę złe strony, że po prostu próbuje za wszelką cenę wyciągnąć pieniądze nie tylko z Polaków, chociaż z Polaków szczególnie, ale też z Amerykanów, bo nawet Amerykanie już narzekają, że jak to ma być podstawowy iPad, to to jest trochę za drogie. No i jednak może trzeba było zostać przy starym designie i tak dalej, a nie na chwilę zatrzymywać tylko stary model w ofercie. Ja bym tego tabletu nie kupił, wam mówię. Po prostu zmian jest w designie, we wszystkim i tak dalej, ale moim zdaniem te zmiany nie są w ogóle warte tej różnicy w cenie. Nie polecam, chyba że ktoś nie ma co robić z pieniędzmi. Lepiej kupić po prostu sobie właśnie tego zwykłego iPada, który był do tej pory. I może warto popolować też na iPady Air starsze, te z M1 i te z modelem procesora A14, no bo po prostu wtedy może się bardziej opłacać, będziecie mieli szybszy tablet za podobne pieniądze, będzie trochę cieńszy, będzie miał właśnie Apple Pencila 2, będzie obsługiwał bez przejściówki za 55 zł, podkreślam. No co prawda będzie miał kamerkę w gorszym miejscu, będzie miał inny konektor, no ale tak naprawdę nie są to jakieś kosmiczne różnice. iPad Pro zamówiłem zeszłoroczną wersję, jak zobaczyłem ceny tegorocznej. iPad 10 nie polecam, jest za drogi, dopóki są iPady 9 w jakichś promocjach w normalnych cenach poniżej 2000 zł, no to kupować. Bo oczywiście w sklepie Apple'a już te starsze iPady też podrożały i grubo ponad 2000 kosztują, więc co tu dużo mówić. Tanie już było, polować na stare sprzęty, dopóki leżą w magazynach, a nowych najlepiej nie kupować. A jak będziecie polować na te stare sprzęty w magazynach, to nie chodźcie po magazynach, tylko wejdźcie na Allegro, odpowiednie linki są w opisie, bo w magazynie można buty zedrzeć, na przykład gwóźdź jakiś wystaje, a jak wejdziesz na Allegro, to nie zedrzesz, bo to na telefonie jest i wygodniej, w domu można. Więc napiszcie w komentarzach, co sądzicie o nowych iPadach, o cenach zwłaszcza i o przejściówce za 55 zł. Łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek. Widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Jeżeli będzie nas stać jeszcze na kupowanie jakichś sprzętów, może od innego producenta już niż Apple coś przetestujemy, bo finansowo nie wyrobimy po prostu, co tu dużo mówić. Więc inflacyjne, do zobaczenia, cześć, nawadniajcie się.